Witam Państwa serdecznie w rozmowach traderów. Przez Skype'a połączyliśmy się z Krzysztofem Abramowiczem. Witaj, Krzysztof. Witam. Krzysztof, zacznijmy może od podsumowania tego roku 2019. Jak generalnie widzisz 2019 rok na GPW, na New Connect? No generalnie tak. Głównie teraz patrzę na GPW, na New Connect mało z tego powodu, że tam obrotów już praktycznie nie ma. Nawet takich rzędu kilku tysięcy dziennie. Generalnie co można powiedzieć? No fotowoltaika w tym roku, fotowoltaika, jak to się prawidłowo wymawia, dała czadu. I bardzo dużo taki Kolumbus, czym Novavis zrobiły procent i ludzie się strasznie tym zachwycili. Giełda generalnie mało patrzy na WIG20, tak? Więc będę bardziej mówił o tych mniejszych spółkach. Co jeszcze można dodać? Generalnie u nas nastał taki jakiś okres czasu, że mamy bardzo wysokie dywidendy. Jak ktoś sobie spojrzy na przykład na dywidendy Domdevu, Archicoma, Atalu, dosyć dużych deweloperów, no to one praktycznie sięgają 10%, tak? I to jest dosyć trochę zabawne, bo mamy jakąś taką manię na nieruchomości w tej chwili inwestycyjne. Oni budują, ich wyceny deweloperów mimo wszystko są niskie, więc płacą spore dywidendy, tak? A jeśli chodzi o same indeksy, to nie są zadowalające. No może tam jeszcze odbicie na NVIG-u w ostatnich dwóch miesiącach jakoś tam wygląda, a reszta to słabo. A jak zapatrujesz się na nadchodzący rok, 2020? Gdzie tak naprawdę widziałbyś jakieś perełki, okazje, które też można, widziałbyś po prostu szansę na to, że gdzieś tam może dojść do jakiegoś większego odbicia? Generalnie powiem tak, jak mówię w sumie na cynikach, że jestem takim jakby zwolennikiem, że ciężko jest w sumie zaprognozować, co ileś tam procent urośnie i tak dalej, tak? Jedyne, co ja mogę tobie powiedzieć i słuchaczom, to jest jakby wskazać sektory, gdzie jest sytuacja, gdzie po prostu pojawiło się dużo kasy i jest duża szansa, że spółki to wykorzystają i po prostu zarobią na tym pieniądze, wzrosną zyski, ewentualnie dywidendy, ale jak rynek się z tym zachowa, to jest też inna kwestia, tak? Tak jak mówiłem z deweloperami. Generalnie tak patrząc, to moim zdaniem na najbliższe 2-3 miesiące takie zwykłe spółki informatyczne będą dość mocne. Z tego powodu, kiedyś pisałem na blogu nawet, że one w styczniu i lutym mają bardzo mocną sezonowość im plus, więc to jest moim zdaniem warte uwagi. Takie PGS Soft, LSI Soft, Asseco Business Solutions, tego typu spółki. Druga branża, tylko nie wiem jak będzie, bo ona już urosła bardzo mocno. To jest branża recyklingowa. Czytałem ostatnio jakiś artykuł, chyba w Rzepie, nie jestem tego pewien, czy to było tam, że branża recyklingowa w 2017 miała 300 milionów przychodów, a w 2020 ma mieć miliard. Więc no ciężko, żeby nie zarobili na tak rosnącym rynku, tak? No i deweloperów bym też patrzał, ale pod względem bardziej dywidend, a nie jakiś tam ultra wzrostów. W Polsce podejrzewam też, że gaming będzie dalej rósł, no bo nadal są chętni do kupowania tych akcji i po jest dużo, zarządy spółek widzą, że mogą sobie zarobić łatwo kasę na akcjonariuszach, no to zabawa trwa na gamingu, tak? Trzymając się tutaj w branży recyklingowej, wspomniałeś, że ma mieć miliard, mówisz, tak. Prognoza miliard. Cała branża. To jest cała branża ma mieć miliard. To ponad właśnie trzy razy większe przychody niż w tym roku. Czym to właśnie miało być spowodowane? To jest spowodowane tym, że rząd szuka pieniędzy, jest coś takiego jak opłata marszałkowska. I każdy, kto składuje śmieci na wysypisku i nie jest to kod odpowiedni dla ochrony środowiska, musi płacić. I to było 3 lata temu gdzieś, nie pamiętam, chyba 140 zł, teraz jest ponad 200, a rząd już coś tam przebąkuje o 300 zł za tonę śmieci w wywozach. Efekt jest taki na wysypisku czy składowisku. Efekt jest taki, że do firm recyklingowych pojawiają się, przychodzą po prostu klienci, bo oni usuną te śmieci za 150 zł, tak, za tonę. Okej, okay. Czyli to generalnie to miałoby spowodować właśnie takie silne wzrosty. A co do... Znaczy to tutaj dodam jedną rzecz, że na przykład taki Mobruk, w sumie największa spółka w tym sektorze, no to ona skoczyła straszliwie w tym roku, tak? Z 40 zł do 110, więc branża będzie rosnąć, ale czy te spółki mocno urosną, to nie wiem. Powinny urosnąć, ale czy mocno, nie daje gwarancji.
Nie, no jasne, jasne. To jeżeli chodzi o gwarancję, to ciężko jakiekolwiek dawać. To jest jednak rynek, nie? Prawda. Natomiast jeżeli chodzi o gaming. Gaming ogólnie w Polsce ma się bardzo dobrze. Jest dużo właśnie chętnych, zainteresowanych na zakupywanie tych akcji. Natomiast jakby nie widzisz już nieco pewnego przesytu, jeżeli chodzi o ten gaming, jak mocno jeszcze może skoczyć ten sektor? Ja powiem tak, ja gaming znam trochę innej strony, bo wszyscy albo sobie patrzą na gierki i je w pewien sposób analizują, albo po prostu patrzą na zachowania tłumu. Ja patrzę na gaming z takiej strony bardziej quantitative, bo ze swoim zespołem kumpli po prostu robimy różne badania ilościowe na giełdzie, też gaming trochę spojrzeliśmy. Tam są pewne jakieś takie wzorce po IPO, przed premierą gry i teraz ten, przepraszam w ogóle, że jestem przekierowany na drugi monitor, ale na drugim sobie mogę wyświetlać po prostu wykresy tak i mniej więcej odwoływać się do czegoś. Ale wracając do tematu, po prostu było to tak, że jak była premiera gry, to praktycznie wszystko rosło, tak? W tej chwili zaczyna to się zawalać. Często już przed samą premierą, tak jak na Blueberze, ludzie wywalają dość mocno akcje. Więc no, na pewno ten rynek się trochę zmieni. Czy dalej będzie rósł? Moje zdanie, CD Projekt do premiery Cyberpunka powinien urosnąć. Tak samo 11 bit, tak? Czy te mniejsze? Ciężko powiedzieć. Czyli uważasz jeszcze, że na tym Cyberpunku jeszcze może trochę podbić CD Projekt? Tak, jeśli robisz prostą, powiedzmy, analizę techniczną czy jakąś tam sezonowości, no to widać, że CD Projekt jest dosyć wzrostowym walorem, jest grzanie, są zainteresowani, są fundusze zagraniczne. No raczej nie ma jakiegoś takiego powodu, żeby to miało się w tej chwili po prostu wywalić, tak? Co nie znaczy, że nie mogą być mocne korekty, bo na CD Projekcie kiedyś były bardzo mocne korekty. Okej, okay. I tak samo też poczuć się tym recyklingu, jak również też branży gamingowej, skupiłeś się też w deweloperce. Czy tak. Deweloperka uważasz, że rosłaby ze względu na to, z jakiego właściwie względu miałaby jeszcze rosnąć? Po prostu na to, że mieszkania są dosyć, można powiedzieć, tanie w tym rejonie Europy, czy widzisz jakiś może inny tutaj potencjał? Generalnie o deweloperce to moglibyśmy pogadać pół godziny, tak, bo to jest bardzo długi temat. Ja patrzę na to tak dwutorowo. Pierwszy powód jest taki, że w Polsce rosną płace. Efekt już jest taki, że Hiszpanie, Portugalczycy przyjeżdżają do Poznania, Wrocławia, Warszawy pracować, tak? Nawet Włosi. Jeszcze nie wiem, 10 lat temu to było nie do pomyślenia, więc nie bardzo widzę powód, oprócz tego, że Polska się wyludnia z Polaków, tak? Bo Ukraińcami jakoś to nadrabiamy, ale z Polaków się bardzo wyludnia. Nie bardzo widzę powód, dlaczego przy podobnym poziomie płac ceny mieszkań nie miałyby urosnąć. Okej. Okay. No może to, że mamy wyższe stopy procentowe powoduje, że będą trochę tańsze, no bo to jest jednak skorelowane, ale tak to nie bardzo. Po drugie, cały czas są chętni na te zakupy mieszkań. Co prawda tam w Archicom pisał w sprawozdaniu, że według nich popyt i podaż zwiększy się w przyszłym roku ledwie o 6%, poziom cen się zwiększy o 6%, a zmniejszy się popyt i podaż. No ale nadal jest to, tak? I druga sprawa jest taka, że wyobraź sobie gościa, dajmy takiego Maćka giełdowego, tak? Gościu ma 200 tysięcy. I gdzie ma to kasę wyrzucić? No na Forexie, no to go przewiozą z tymi 200 tysiącami. Na GPW nie bardzo ma okazję. Na zagranicę może próbować przez niektórych brokerów grać jakieś akcje syntetyczne, ale mało komu będzie się chciało. Sprawozdań nie przeczyta, bo to jest za ciężkie dla niego, zwłaszcza że po angielsku. No to zostają mu no niestety tylko nieruchomości, tak? No ale też 200 tysięcy też nie jest aż tak dużo, żeby można zaszaleć na to. No to dajmy 300 tysięcy albo 400, tak? Okej, okay, czyli generalnie jakby to nieruchomości są taką alternatywą inwestycyjną i to... Myślę, że tak ludzie myślą. I jeszcze opłacalną. Alternatywa do kapitału. No z tą opłacalnością to trochę różnie jest, ale powiedzmy, że jest jeszcze opłacalnie. Mówię trochę jak analityk, ale wiesz, patrzę na ROE, jak to wygląda, nie? No tak, ale tak podając przykład, ktoś ma na przykład do wyboru, czy zainwestować właśnie w nieruchomości, na przykład zakupić mieszkanie, wyremontować je, wynająć, a na przykład miałby zainwestować w jakąś spółkę, no to wydaje mi się, że pod tym kątem ludzie traktują to jako w pewien sposób korzystną inwestycję.
Tak, na pewno. Tym bardziej, że właśnie mówię, Archicom pisał w sprawozdaniu, że 30% zakupów u nich to jest zakup spekulacyjny pod Okej. inwestycje, tak? Czyli 30% ludzi zakupujących właśnie w Archicom. Zakupujących w Archicomie. W Archicomie. Wychodzi z założenia, że kupuje to po to, żeby sprzedać po prostu drożej to mieszkanie. Czyli to Tak, mieszkanie. albo wynająć spekulacyjnie i potem coś z tym zrobić. Okej, czyli generalnie. A To czy jest dużo. to jest bardzo dużo, można nawet powiedzieć. Czy z drugiej strony, to czy już nie możemy mówić, że no, jak oczekiwania są rynkowe dosyć sporej części ludzi odnośnie wzrostu mieszkań, to czy z reguły nie jest tak, że zdarza się odwrotnie? Może tak być. No, mówię, ja generalnie patrzę, bo pytanie, czy my mówimy o rynku deweloperskim w tej chwili, czy o samych deweloperach, tak? Bo sam rynek deweloperski to moim zdaniem się powinien uspokoić, no tylko że też nie, no nie wiadomo kiedy, tak? W zeszłym roku zrobiliśmy taki post w cynikach, wszyscy myśleli, że będzie spadek, a tu no, rynek w tym roku strasznie urósł, tak? Nikt się tego nie spodziewał. O właśnie, właśnie dobrze, że wspomniałeś to odnośnie tych spadków, ponieważ już część jest spora część traderów, spekulantów, która już wieszczy od dłuższego czasu, że dojdzie do rychłego spadku i tak dalej. Czy generalnie ty ze swojego doświadczenia, obserwując, co generalnie jakie są trendy na świecie, też skupiając się oczywiście stricte na naszym rodzimym rynku GPW New Connect, Jasne. widzisz po prostu jakiś taki potencjał do jakichś większych zawirowań, czy raczej uważasz, że póki co jest jeszcze za wcześnie, żeby coś takiego wieszczyć? Czy pod zawirowanie na pewno widzę, jest taki mniejszy indeks niemiecki, Tech DAX bodajże się nazywa. Tam to może nastąpić, tak? Bo Niemcy mają problemy teraz z wzrostem PKB, eksport im trochę siada przez tą wojnę handlową, więc tam mogą być jakieś spadki. Co do DAX-a nie wiem, bo mało się na tym znam, ale nie lubię gadać o rzeczach, których się w ogóle nie znam. Co do USA, mi się wydaje, że to jeszcze może rosnąć. I to patrzę trochę inaczej, z tego powodu, że jakby to wyjaśnić. Popatrz, banki centralne za pomocą QE, kiedyś QE, teraz specjalnych pożyczek i repo, pchają pieniądze w system bankowy, tak? Te banki inwestycyjne nie bardzo mają w co zainwestować. Stoją im rejty, obligacje rządowe, które już są praktycznie na 0% i akcje, tak? Dodatkowo goście, którzy zbierają na emeryturę w USA czy w krajach zachodu, są tam systemy kapitałowe, tak? Czyli muszą też inwestować te fundusze, które zbierają pieniądze na przyszłe emerytury, w akcje. Czyli masz bardzo duży popyt, który musi zbierać te pieniądze. Dodatkowo była jakaś taka korelacja między bilansem Fedu a SP 500. Chyba Yardeni Research to pisał, bo Songmun, już nie jestem pewien, kto to pokazał. I no ciężko jest, jak po prostu masz, wiesz, stały popyt i ludzi, którzy muszą pchać tam pieniądze, żeby miało się to załamać. To jest bardziej taka inflacja, tak bym powiedział. Wiadomo, może być korekta, bo ostatnich tam powiedzmy chyba, nie wiem, 8 latach czy 10 spadało nawet do 19,8. Na Yardeni Research jest to dokładnie rozpisane, są korekty, ile było w danym roku. Czyli generalnie widzisz ten potencjał, że coś jest na rzeczy, ale jeszcze jeżeli mówimy o stricte rynku polskim, to tu widzisz ewentualne zagrożenia wynikające właśnie z tych zagrożeń, które są na zachodzie, czy dostrzegasz jakieś wewnętrzne? Lokalne. Z tego powodu, że z chłopakami badaliśmy zdjęcia z giełd. No i powiedzmy, ostatnie 3 lata to jest masakra, tak? Po prostu non stop zdejmują spółki, to dobre spółki przemysłowe, czasami dość dobre spółki usługowe, tak? Czyli masz po prostu ściąganie dobrych spółek, pakowane są w IPO jakieś takie gorsze, albo nawet śmieciowe niekiedy. Zresztą jedną spółkę na blogu tak oplułem, że raczej mnie już na wiele spółek, do wielu spółek nie zaproszą. I to jest taki główny powód, tak? Druga sprawa jest taka, że inwestor zagraniczny, patrząc na Polskę, się boi, no bo gadają mu o nacjonalizacji, polonizacji banków, o braku praworządności i tak dalej. Czyli poza WIGiem 20 będzie mu się mało chciało inwestować. No i to jest taki główny powód, tak? No jeszcze malejące obroty. No teraz naprawdę na niektórych spółkach, nawet dość dużych, no to są obroty rzędu kilkunastu tysięcy dziennie, tak? To jest powód typowo wewnętrzny i typowo polski. No właśnie, tutaj wspominasz o tych zagrożeniach lokalnych, to generalnie osoba, która, porównajmy dwie osoby, takiego typowego tradera, właśnie takiego Spoko. Maćka giełdowego
i takiego typowego tradera Johna w Stanach Zjednoczonych. Taki John na przykład w Stanach Zjednoczonych, to generalnie jaką by spółkę nie wybrał, jest duża szansa, że ta spółka urośnie. Na rynku polskim ta sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, zawiła. Zresztą sam wspomniałeś, że dobre spółki są zdejmowane, IPO pojawiają się też często gorszej jakości. Co tak naprawdę musi ten nasz taki typowy właśnie polski inwestor, jaką musi pracę wykonać, na co musi zwrócić uwagę, żeby po prostu móc inwestować w spółki o dużym potencjale? GPW czy za granicą? GPW. Pierwsza rzecz moim zdaniem, pozbyć się złudzeń, urojeń, jakichś nie wiadomo jakich oczekiwań od rynku, że to będzie samo wchodziło, że nie wiem, zarząd mu coś powiedział, jakoś to będzie i tak dalej. To jest pierwsze, według mnie najważniejsze, bo w USA większość rzeczy jest powiedzmy tak zrobionych, że wiesz, że jeśli zarząd coś odwali, no to będą mieli spore konsekwencje, tak? Może nie więzienie, ale przypał będzie spory. Wiadomo, są takie rzeczy jak Snap w USA, które grubo pojechały po bandzie, no ale powiedzmy tam się jakoś z tym rozliczają, albo przynajmniej pokazują, że się rozliczają. W Polsce jest dość duży, jest problem z wiarygodnością. Ja nie mówię, że to jest, są wszystkie zarządy, to jest max 10%, ale one potrafią zadbać o opinię, tak? Jak słynna spółka na B w ostatnim roku. Druga sprawa jest taka, że ja bym szukał dość mocnej specjalizacji w Polsce, albo bym się specjalizował w dywidendach, bo one są teraz anomalicznie duże. Dam przykład. Patrzyłem podobne badania w Sztokholmie i tam dywidend powyżej 6,5% w ciągu chyba 8 lat, albo 7, nie jestem w stanie teraz ci przytoczyć z głowy tak w 100%, to było 28 spółek, tak? Przez 8 lat, a u nas na GPW jestem w stanie ci, mając taką, nawet wziąłem taką listę, tak? Jestem w stanie ci powyżej 8, powyżej 6,5 znaleźć na tej liście z tego roku spółki, które wypłaciły powyżej 8 milionów dywidendy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, no, 11, 12, 13, czyli połowa. Więc można się wyspecjalizować w spółkach dywidendowych. Można spróbować jeszcze w gamingu albo w jakiejś po prostu branży, którą się zna, tak? Jeśli ktoś zajmuje się deweloperką, może próbować grać na deweloperach z tego powodu, że powiedzmy w jego firmie o jego konkurencji raczej powiedzą mu prawdę, jak to wygląda i wie, czego się spodziewać. No i ścisła kontrola ryzyka i zagrań, tak? Jeśli widać, że coś nie idzie na rynku, to lepiej się nie pchać pod nóż w Polsce, bo to skończy się stratami. No generalnie jest trudno w Polsce. Mhm. Czyli nieco łatwiej miałby właśnie ten typowy inwestor zagraniczny, ten amerykański. Tak, bo kupuje po prostu ETF-a na SP500 albo na Dividend Aristocrats albo jakiegoś branżowego, kupuje parę ETF-ów, grzecznie sobie czeka, ma 8 czy 10 tysięcy walorów do wyboru i jakoś to idzie. A w Polsce jest dużo ciężej. No dobrze, powiedz mi w takim razie, Krzysztofie, z jakich względów wyspecjalizowałeś się w tym GPW, skoro sam stwierdzasz, że na przykład rynek amerykański jest prostszy do zarabiania pieniędzy? Trzy powody. Po pierwsze, przyzwyczajenie, tak? Ja się interesuję GPW i New Connectem od 2015 roku z różnymi skutkami, ale powiedzmy to już takie doświadczenie, które nabyłem, zwłaszcza ostatni rok z tymi backtestami. Bardzo no, powodowały, że dość dużo wiem na tym rynku, tak? Wiem, czego się spodziewać, wiem, gdzie pogrzebać, wiem mniej więcej, jakie są zachowania, bo w Polsce na przykład, nie wiem, no tak jak te ultradywidendy, które pokazywałem, tak? Tak jak powiedzmy paterny na, no nie wiem, czy to za bardzo mogę powiedzieć, ale są powiedzmy paterny związane z raportami, które też dają zarobić, więc to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że ja nie znam, może jestem w błędzie, brokera, który z małym kapitałem, powiedzmy tam dajmy kilka tysięcy dolarów, da uczciwe warunki dla Polaka, czyli prawdziwe akcje, w miarę dobry obrót, prowizja już może być nawet taka jak w Polsce, tak, ale żeby to była po prostu uczciwa prowizja bez wciskania tam HFT przed ciebie, jak to robili w Robin Hoodzie i próbują teraz zrobić w tym, w Revolucie. No, tego mi brakuje. No a trzeci powód po prostu, no, po polsku, wiesz, masz przewagę w czytaniu raportów, czytaniu dokumentów giełdowych i tak dalej. No i to jest, są trzy powody. Jeśli znajdzie się coś ciekawego na USA, przemyślę to.
Okej, rozumiem. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Jasne. Przez Skype'a połączyliśmy się z Krzysztofem Abramowiczem, traderem. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i życzymy samych sukcesów w 2020. Dzięki Tobie również. Nawzajem, hej. Dzięki.